Serdecznie witam na tej uroczystości posłów naszych, senatora, władze administracyjne i samorządowe województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego i naszych gmin, delegacje z Czech i Rdzawki, władze strażackie, poczty sztandarowe i wszystkich strażaków. Witam duchowieństwo na czele z księdzem prałatem Aleksandrem Genderą, delegatem biskupa i księdzem kapelanem strażaków naszej diecezji, księdzem Piotrem. Niech to nasze spotkanie będzie owocne dla pożytku Straży Pożarnej. Modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz prałat Aleksander Dendera odprawił mszę świętą w intencji strażaków powiatu ostrowskiego z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Ksiądz kapelan Piotr odprawił mszę świętą za zmarłych strażaków powiatu ostrowskiego. Ja odprawię za nasze OSP Przygodzica, 110. rocznicę powstania. O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej. Także modląc się za zmarłych naszych strażaków. Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli pewnici szemrać przeciwko Zakrajczykom. Gdy przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich w domu. 12. Zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego, Filipa, Prochora, Nikonora, Tymona, Parmensana i Mikołaja, prozeitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. A nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze. Grajcie Mu na harpie o 10 strunach. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Bo Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On umie prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Mamy nadzieję miłosierdziu Pana. Czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła.
najmilsi, zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgroszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Stodziesięciolecie OSP tutaj w Przygodzicach. Wczoraj pochwaliłem się w Krotoszynie naszemu prezesowi OSP, że będę uczestniczył w tej uroczystości, a on mi dał pewne wskazania. I niech tylko ksiądz powie coś o Florianie i Straży Pożarnej. Bo czasami są takie uroczystości, gdzie ksiądz mówi kazanie, a tam nic nie ma do Straży Pożarnej. Powiedziałem, że postaram się to zrobić. Ale dzisiaj wasz prezes Krzysztof mnie przywitał, tylko niech nie będzie za długo, bo mamy godzinę czasu, nie więcej. Postaram się to zrobić, ale nie obiecuję. Chociaż widzę, że go tutaj nie ma. On tu powinien honorowe miejsce świętować, a on gdzieś tam jeszcze po sali biega. Jest prezes Krzysztof? A no to dobrze. To się cieszę, że jest z nami. Siostry i bracia Chrystusie, zatrzymamy się chwilę nad słowem, które Pan Jezus dzisiaj do nas kieruje, a właściwie nad tymi trzema słowami. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chciałbym rozważyć te słowa troszeczkę w innej kolejności. Najpierw ta droga, którą jest Jezus, potem życie. Życie właśnie Straży Pożarnej i życie patrona Straży Pożarnej, świętego Floriana, i prawda. Prawda w tym wymiarze ojczyzny, wolności czy strażackiej służby. Najpierw droga. Ludzie od niepamiętnych czasów wytyczali drogę. Pewnie to tak się zaczęło, że szli, zostawiali za sobą ślady, ścieżki. Później te ścieżki stawały się kamiennymi szlakami. A dzisiaj budujemy, tworzymy utwardzane drogi, aby pomagały nam komunikacje, abyśmy sprawnie, szybko zmierzali do celu. Jezus w Ewangelii mówi, ja jestem drogą. Jaki jest sens tego stwierdzenia? Co Pan Jezus chciał nam przekazać? On jest drogą. To znaczy On pierwszy przeszedł drogę, którą nam wskazuje. On jest tą drogą do nieba. On, można powiedzieć, wydeptał nam ścieżkę do nieba, zostawił ślad, w jaki sposób my mamy tam dojść. Można powiedzieć, że idąc drogą, którą wyznaczył nam Jezus, dojdę do pełni życia w domu Ojca. Biblia Poznańska to sformułowanie troszeczkę inaczej tłumaczy. Mówi Jezus, ja jestem prawdziwą drogą do życia. Innej nie ma. Do życia wiecznego. Innej nie ma. Ja jestem prawdziwą, jedyną drogą do życia. Życie człowieka jest pielgrzymowaniem właśnie po tej drodze. Ale uwaga, bo łatwo z pielgrzymki zrobić tułaczkę. Pielgrzym i tułacz, albo włóczęga. Jaka jest różnica?
Uczęga też wędruje, też jest w drodze. Ale jest jedna istotna różnica między uczęgą a pielgrzymem. Uczęga nie ma celu swojej wędrówki, a pielgrzym wie, skąd wyszedł i dokąd zmierza. Pielgrzym wie, że jest dom, że jest ojciec, który kocha i czeka. Na tej drodze mamy być włóczęgami, nie mamy być włóczęgami, ale pielgrzymami. Trzeba wielkiej roztropności, ostrożności, trzeba nieustannie czuwać, poddawać się woli Pana Boga, aby z swojego życia nie zrobić po prostu włóczęgi. Droga ziemskiego pielgrzymowania wyznaczona przez Jezusa jest bardzo konkretna. To droga wiary, miłości, służby. Droga przykazań Bożych, tego przykazania miłości Boga i bliźniego. Pan Jezus mówi, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Tam was prowadzę. Chciałbym, abyśmy przywołali w swojej pamięci pewnego pielgrzyma z Księgi Rodzaju, Jakuba, którego Bóg wyprowadził z ziemi swoich ojców, poprowadził ku ziemi obiecanej. Ten zmęczony wędrówką zasnął, osuwając swoją głowę na kark. I wówczas w tym śnie zmęczonego pielgrzyma zobaczył drabinę, która była oparta o ziemię i wznosiła się ku niebu. A oto Pan stanął nad nim i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. Jakub był zaskoczony, co ma oznaczać owo widzenie drabiny. Cóż to jest? Ta drabina Jakuba oparta na ziemi, sięgająca nieba. Ojcowie Kościoła odpowiadali: to znak Bożej opatrzności. Cóż to jest ta drabina? Ewangelia dzisiaj mówi, to sam Chrystus. On jest drogą prowadzącą do nieba. To wspaniała rocznica. Wy od pokoleń, wieków chcecie służyć, tak jak to zawołanie: Bóg, honor, ojczyzna, Bogu, ojczyźnie. I to wszystko ma spinać honor strażaka. W tym honorze wyrażona jest także służba bliźnim. Patronuje wam święty Florian. Stał się patronem w Polsce Straży Pożarnej w 1528 roku, kiedy to po pożarze krakowskiego Klepacza wszystko spłonęło oprócz kościoła, w którym umieszczone są relikwie świętego Floriana. Wówczas jako dziękczynienie za ten ocalony kościół święty Florian stał się patronem Straży Pożarnej. Wy dobrze wiecie, strażacy, że każda akcja ma w sobie niebezpieczeństwo. Tym bardziej trzeba wstawiennictwa, orędownictwa świętego Floriana, trzeba męstwa i poświęcenia tych, którzy idą na ratunek w niedoli bliźni. Dzisiaj dziękujemy wam za to, ale też i chciałbym wam życzyć, aby ta drabina, którą jest nasza wiara, po której mamy iść na spotkanie Ojca w niebie, nigdy nie została przerwana. Aby ta duchowa, wewnętrzna drabina w waszym życiu nigdy nie pękła, nie rozerwała się ta więź łącząca was z Panem Bogiem.
miłość ojczyzny każe wam służyć bliźnim. Chryste, dotykaj serc ludzi niewierzących, aby przyjęli światło Ewangelii i poznali, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Dla wszystkich zmarłych strażaków naszego powiatu i wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej świadomości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Florianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a we mnie to rozgrywa. Thank you.
Ojcze, przyłącz z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi, prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałbym dodać, że do tych darów ofiarnych, które przyniesione zostały do ołtarza, nasi strażacy na 110. rocznicę ufundowali tron dla monstrancji na adorację, na wystawienie Najświętszego Sakramentu. On jest dopiero zamówiony, już prawie sprowadzany jest do parafii. Będzie specjalna okazja, żeby go wręczyli potem tu do ołtarza, przynieśli i uczynili swoim konkretnym darem podziękowania za opiekę Bożą i za dar służby. Dziękuję wszystkim uczestnikom za piękny wymiar tej uroczystości. Dziękuję przede wszystkim księdzu prałatowi Aleksandrowi za przewodniczenie tej liturgii, za kazanie i za reprezentowanie księdza biskupa ordynariusza. Dziękuję kapelanowi, strażaków, księdzu Piotrowi za obecność i odprawioną mszę świętą i wszystkim, którzy współuczestniczyli w tej uroczystości. Ja to jeszcze myślę, że kanonikus jeszcze dalej idziemy chyba ze strażakami, nie? Czy weźmiecie nas jeszcze dalej, co na świecie? Było ciężko, ale żeśmy jakoś tak, o, zmieścili się w godzinie. Niech Chrystus wam błogosławi i też dziękuję za tą piękną uroczystość, za waszą służbę, za dar ołtarza. Niech Matka Najświętsza otacza was opieką, abyście wszystkie akcje, gdzie niesiecie pomoc bliźnim, byli w jej matczynej opiece, abyście bezpiecznie wracali do swoich domów. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Tradycyjnie już Dzień Strażaka jest okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom, jak i innym osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej medali, odznaczeń, wyróżnień oraz podziękowań. Pododdziały wprowadziła Orkiestra Dęta z Ołboku pod batutą Stanisława Jarosika. Baczność, spocznij! W lewo, zwrot! Szanowni druhowie, strażacy dostojni zaproszeni goście, za chwilę dowódca uroczystości złoży meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek przyjmie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku, zarazem wicemarszałek naszego województwa, druh Krzysztof Grabowski. Drogi prezesie, komendant gminy Rawandalia gmatuje gotowość jednostek OSP do uroczystości powiatowych obrotów miasta Rzaka i 20-leciu OSP Dziewiczy. I Bartosz Majewski z OSP Dębnica. Jako grupa społeczna, strażacy cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Tak więc nasze świętowanie jest dobrze przyjmowane wśród mieszkańców Gwiazdy Wsi. Na dzisiejszych powiatowych gminnych obchodach miasta Rzaka oraz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Przyrodnictwa bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wypróbowanych przyjaciół strażaków, samych strażaków, ich rodziny oraz społeczeństwa. Serdecznie witam. Witam gości reprezentujących władze wojewódzkie. Cieszymy się, iż możemy powitać panią wojewodę ostrowiankę Marlenę Maląg. Kilkakrotnie w roku odbywają się przekazania sprzętu, otwieranie wyremontowanych nie do poznania remiz. Umundurowanie wyjściowe, które również mieści się w ustawie, jest również na liście zakupów i wkład w realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. W sposób szczególny, dziękując za przyjęcie w swojej gminie, witam kierownictwo gminy Przygodzice z wójtem gminy Krzysztofem Rasiakiem oraz radnych przewodniczącą panią Janiną Wojtasiak. Serdecznie witam. Bożenę Budzik, Pawła Błaszczaka, tak? Bardzo serdecznie witamy. Strażakom od samych początków przyświęca zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Jestem. W trzecim liceum ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim współpracy wykonamy kolejny krok na szczeblu powiatowym i podpiszemy umowę z odpowiednikiem ze strony czeskiej rejonu Svitavy. Witam czeską delegację strażaków ochotników
szefem Janem Curalem i pocztem sztandarowym. W nim każdy z nas zdaje sobie sprawę, na co się decyduje. Nie wykluczając wymówek rząd, który na lepszy sprzęt nic nie zrobi. Proszę zawsze o tym pamiętać. To nasze majowe święto. W sposób szczególny pragnę właśnie powitać Was, drogie druhni, drodzy druhowie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i działacze naszego związku, za trudną i odpowiedzialną służbę, a Waszym rodzinom dziękuję za wyrozumiałość i troskę. Imiennie witam prezesa honorowego Henryka Kwiatkowskiego i sekretarza Wojewódzkiego Sądu Honorowego druhnę Alicję Malińską. Jednocześnie z okazji jubileuszu 110-lecia OSP w Przygodzicach życzę następnych jubileuszy w zdrowiu i pomyślności. Dziękuję druhowi prezesowi za wystąpienie. Nadał odznakę zasłużony dla rozwoju województwa wielkopolskiego naszej jubilatce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach. Również uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej został nadany brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lewków. Gratuluję. Wszystko dobre życzę. Mówię prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego wręczam druhowi złotym medalem zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję druhowi. Wszystko dobre życzę. Mówię prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego wręczam druhowi złotym medalem. Drogi Pawle, panie starosto, z wielkim szacunkiem. Bardzo serdecznie. Gratuluję. Dziękuję serdecznie. Mój prezydent zarządu oddziału wojewódzkiego w Polsce, Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, w Polsce, w złotym medalem zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję. Gratuluję drugą Andrzeju. Mój prezydent zarządu oddziału wojewódzkiego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Wielkopolskiego oznaczam trochę złotym medalem zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję druhowi wszystkiego dobrego życzę. Do szyku, stąd!
Bardzo proszę. Warto czasami się poświęcać. Bardzo proszę. Gratulacje. Srebrny palem, srebrny. To został złoty. Na pewno. Właściwa? Gratuluję. Bardzo proszę. Gratulacje, tak? Zaznaczeni do szyku, stąd! Thank you.
Przygodzice pan Krzysztof Rasiak wyróżnił krzyżem koronnym pana Mariana Bzika i pana Jana Wieszkowskiego. Tu jest pan Krzysztof. Pana ojczyzny, panie wójcie.
załapałem się. Z życzeniami w tym gronie. Zdrowia, dużo sił na Polsce. Może tutaj ten dokąd. Na tej samej wysokości do koloru. Proszę przyjmować. Przyszliśmy do wdzięczności za wykonawcę pracę i współpracę z naszą jednostką wojską. Dużo, ale ogromne. Prosimy tutaj wyjść. Tu jest pan Kieszkowski. Obecnie prezes powiatowy Świtawy Jan Soldol dekoruje pamiątkową szarfą sztandar naszego oddziału powiatowego. Dodam jeszcze, że niebieska szarfa przy naszym sztandarze to pamiątka z udziału naszego sztandaru w nadaniu i poświęceniu sztandaru powiatowego w Czechach. Taka jest po prostu, taki jest zwyczaj i procedura w Republice Czeskiej. Jako pierwszy głos zabierze pan senator Łukasz Mikołajczyk. Bardzo proszę. W imieniu swoim własnym i mojego bardzo dobrego kolegi posła Tomasza Ławniczaka, który musiał już dzisiaj opuścić tę uroczystość, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas tutaj na tak ważne obchody związane ze strażakami. To państwo wykonujecie zawód największego zaufania społecznego. To państwo jesteście wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje pomocy. I za to z tego miejsca ogromne podziękowania dla państwa. Czuję się wyróżniona i zaszczycona, że w dzisiejszym dniu, kiedy państwo świętujecie 110. rocznicę swojego powstania, mogę tutaj z państwem być. Już wiele miłych, dobrych słów pod państwa adresem padło.
Dzisiaj dzień szczególny, bo powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone jednocześnie z obchodami 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach. To niewątpliwie czas, kiedy możemy podsumowywać ten okres w dziejach tej jednostki. Ale to też moment, kiedy w sposób szczególny mogłem w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego uhonorować Ochotniczą Straż Pożarną w Przygodzicach, wręczając odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. To olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Z tej okazji życzę, by Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach, która przecież jest jedną z prężniejszych i niestety jedną z tych, która najczęściej musi wyjeżdżać do zdarzeń, bo tak jest usytuowana, żeby nadal w sposób piękny zapisywała swoją historię, swojej działalności. Abyście zawsze, tak jak jest na sztandarach, mogli i chcieli służyć innym. Szczęść Boże. A na ręce Ducha Prezesa OSP w Przygodzicach chciałbym złożyć okolicznościowe gratulacje, bo to jest też moment szczególny, 110-lecie. Mam nadzieję, że również znajdzie się miejsce, by je w odpowiednim momencie umiejscowić. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękuję panu marszałkowi. Obecnie głos zabierze starosta ostrowski pan Paweł Olejski. Bardzo proszę. Wielce szanowne panie, wielce szanowni panowie, druhny i druhowie. Znowu maj, znowu to piękne święto i czas na podziękowania. O strażakach można mówić bardzo wiele, niezwykle ciepło, ale boję się, że w tym dzisiejszym słońcu i po tym staniu ponad godzinę nie wszystkie nawet te najlepsze słowa by do was docierały. Zatem krótko, serdecznie Bóg zapłać za to, że jesteście z drugim człowiekiem i niesiecie mu pomoc w każdej chwili. I życzę, żeby w następnych dniach było w waszych domach tak rodzinnie, tak ciepło i w imieniu władz powiatu ostrowskiego, w imieniu pana przewodniczącego Andrzeja Lewaczyka i swoim na ręce pana prezesa składamy serdeczne podziękowania. To tutaj w Przygodzicach 110 lat temu podjęto decyzję, że trzeba utworzyć jednostkę OSP. Taka była potrzeba. Trzeba było chronić mienie, zdrowie i życie mieszkańców. Tak odległy czas. W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję z panią przewodniczącą uhonorować naszych druhów seniorów, ale dzień dzisiejszy to też czas, że my jako goście dzisiejszej uroczystości, bo gospodarzami wy jesteście, drodzy druhowie, żeby złożyć wam głęboki szacunek za ten trud pracy w dniu codziennym, żeby złożyć wam serdeczne podziękowania poprzez was, waszym rodzinom, bo często siedząc przy rodzinnym stole, przy rodzinnej uroczystości dostajecie sygnał i musicie ich opuścić i jedziecie na akcję, bo takie jest wyzwanie i taką służbę pełnicie. Chciałbym w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców gminy Przygodzice, mieszkańców Przygodzic, złożyć wam serdeczne podziękowania. Oby tych wyjazdów było jak najmniej, obyście koncentrowali się tylko i wyłącznie na działaniach profilaktycznych, ćwiczeniach i przygotowaniu jeszcze lepszym do działań ratowniczych. A wyzwania coraz większe, zadania coraz większe. I w związku z tym bardzo się cieszę, że w szeregach druhów pojawia się bardzo duża grupa młodzieży. Bardzo się cieszę, że młodzież przejmuje umiejętności, doświadczenie swoich poprzedników i to napawa nas optymizmem. A nas, samorządowców, zobowiązuje to do tego, żeby jeszcze bardziej wspierać działania naszych jednostek, a szczególnie wspierać rozwój młodego pokolenia, żeby szeregi
naszych jednostek były cały czas zasilane nowymi członkami i żeby młodzież zdobywała nową umiejętności, doświadczenie i pracowała na nowoczesnym sprzęcie. Jeszcze raz życzę bardzo miłego popołudnia, miłego wieczoru, bo myślę uroczyste dzisiaj, za chwilę nieoficjalna się rozpocznie i życzę miłych chwil i dużo wspomnień z gościnnej ziemi przygodzickiej. Wszystkiego najlepszego. To wszystko co powiedzieli moi poprzednicy, ja nie będę nic więcej dokładał. Jedynie co mogę powiedzieć, że kolega, który stoi tutaj w sztandarze, mówi, że pogoda mu się podoba jak w słonecznej Grecji. Dlatego myślę, że już czas kończyć to. W ramach podziękowań, w ramach naszej przyjaźni pomiędzy jednostką OSP Rdzawka i OSP Przygodzice chciałbym złożyć na ręce prezesa powiatowego zarządu pana drucha Przemysława Kaźmierczaka i mojego brata, ale prezesa tutejszej jednostki symboliczne podziękowanie, także bardzo bym prosił. Tam ciepło nigdy nie przeszkadzało. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak samo jak do zimna, mrozu i deszczu, bo oczywiście działamy przez okrągły rok. Druhowie, dziękuję za współpracę, zaangażowanie, za poświęcony czas w czasie działań ratowniczo-gaśniczych i za to stanie na marcie. Jednostka OSP, która dzisiaj obchodzi pięknie jubileusz, która już wiek i jedną dekadę służy naszemu społeczeństwu, dziękuję ślicznie. Życzę dalszego rozwoju. Niech święty Florian trzyma nas w swojej opiece. Przepraszam bardzo, jeszcze komendant Zrawicza pragnie, nie zauważyłem. Szanowni Państwo, jak króciutko, bo tu już wszystko zostało powiedziane, chciałbym tylko złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji powiatowo-gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz 110-lecia jednostki OSP w Przygodzicach. Dziękuję. Szanowni goście, druhny i druhowie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i gratulacje. Nasza jednostka jest jednostką z tradycjami. Wyrażam przekonanie, że następcy będą realizować zadanie przez następne lata. Rejestr historyczny otrzymacie Państwo w formie biuletynu. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na część towarzyską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo druhowi komendantowi. Drogo prezesie, komendant gminy Roman Wadziak notuje gotowość do zakończenia uroczystości. Dziękuję.